Witam serdecznie w przeglądzie nadchodzącego tygodnia. Po zeszłotygodniowym pozostawieniu niezmienionych stóp procentowych mamy kolejne posiedzenie Banku Anglii. W środę o godzinie 10.30 polskiego czasu Bank Anglii ogłosi stopę bezrobocia oraz przeciętne wynagrodzenie za wrzesień. W przypadku stopy bezrobocia prognozy są zrównane z poziomem poprzedniego miesiąca, czyli 5,4%. Spodziewamy się wzrostu przeciętnego tygodniowego wynagrodzenia o 3,1% rok do roku. Przypominam, że rok temu ten wzrost wynosił 2,9%. Pozytywne dane z brytyjskiego rynku pracy mogą być wsparciem dla dotychczas osłabiającego się funta. W czwartek o godzinie 3.30 rano czasu polskiego zostaną opublikowane dane za październik o bezrobociu w Australii. Oczekiwania są zrównane z wynikiem z poprzedniego miesiąca, czyli na poziomie 6,2%. W przypadku tej publikacji możemy spodziewać się umocnienia australijskiego dolara wobec nowozelandzkiego dolara. W piątek szykuje nam się bardzo ciekawy dzień z publikacją wielu danych makroekonomicznych. O godzinie 8 zobaczymy kwartalne dane PKB Niemiec. Prognozowany jest wzrost o 0,3% względem wzrostu 0,4% w zeszłym kwartale. O godzinie 11 opublikowane zostaną kwartalne dane PKB dla całej strefy euro. Spodziewamy się utrzymania dynamiki wzrostu na poziomie 0,4%, tak jak w poprzednim kwartale. Zostawiamy teraz Europę i przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. O godzinie 14.30 zobaczymy informacje za październik na temat sprzedaży detalicznej. W poprzednim miesiącu ten wskaźnik kształtował się na poziomie plus 0,1%. Natomiast w tym miesiącu spodziewamy się wzrost o 0,3%. Wzrost sprzedaży detalicznej może mieć wpływ na wzmocnienie się dolara. Mówił Przemysław Wiśniewski, IronFX. Życzę udanych transakcji i miłego tygodnia.